Hej, siemano, witajcie moi mili, z tej strony Rashibo, jest to kolejny odcinek, zagrajmy w Mirror's Edge. No jak pamiętacie, ostatnio mieliśmy właśnie ostatni znany sygnał tego sprintera, który mógł mieć coś wspólnego z zabójstwem. No wciągnij się. Aha, nie można się tu ciągnąć. Aha. To trochę komplikuje sprawę. No i tak, ostatni sygnał tego sprintera, którego mieliśmy podobno namierzonego, był tu, w tych magazynach, jak pamiętacie. Więc musimy się tam dostać, ale mieliśmy też sugestię, żeby nie wchodzić na głośno, bo to może się źle dla nas skończyć. Mianowicie wezwaniem nie wiadomo jakiej ilości posiłków, no i pewnie strzelaniną. Więc bezpieczniej będzie chyba znaleźć jakieś tutaj obejście, bo z poziomu ulicy... O, dobrze. Z poziomu ulicy niestety mogłoby to się dla nas tragicznie skończyć. Jakby tu można tu było zrobić? Może tędy? Nie. Nie dolećmy. Dobra. Jesteśmy na poziomie ulicy, którego chciałem unikać, tak naprawdę. No więc trudno. Co się znajduje na tym statku? Cholera. What? Może amunicja, a może ma to coś wspólnego z projektem. What? Kieruj się prosto na pokład, skoro tam widziałaś tego gościa. Już go znajdziesz. Okej. Okay. Sporo się tam kręci niebieski, więc walka cię nie ominie. Dobra, nie wiem o co chodzi. Weszliśmy do ciężarówki. Weszliśmy do ciężarówki, nie można z niej wyjść. Aha, wjeżdżamy ciężarówką do środka. Ale okej, spoko, ja chciałem naskoczyć górą. A wyszło na to, że trochę inne rzeczy się tu dzieją. Spoko, może być i tak. Mieliśmy w sumie wejść tam po cichaczu, więc no jakby nie patrzeć, w jakiś sposób ciche wejście to jest. Więc zostaje nic, tylko się cieszyć. Ratunek z rejonu 7A. Dostawa skończona. Zamykamy poziom. No, zamkną wszystko, no to już w ogóle będzie odlot. Tylko żeby tutaj nikt nam nie otworzył tych drzwi, może, nie wiem. O. Kilka miśków. No nie, jak nie widziałeś? Nic nie widziałeś! A. No, to żeśmy zrobili to po cichu. Po cichu like a boss. No. I oni nie mają zwykłych karabinów, to jest coś innego. O. Mieliśmy farta, że spadliśmy za ciężarówki. Aaaa, niedobrze. Strzelają do nas, strzelają i to gęsto. Myślę, że na samą górę. No nie możemy się tu złapać tego. Czyli że trzeba zrobić to trochę inaczej chyba. Trzeba zrobić to trochę inaczej. No jakim sposobem? Dobra, walka was nie ominie. Wsparcie, nie ma tak sprinter z bronią. Chodzi mi to trochę jak shootera, ale... No, z której strony przyjdą? My musimy się dostać znowu tam. Taktyczny FPS się z tego robi. Bo naprawdę, no ze strażnikami myślałem, że da się i tu ominąć. Pamiętacie dobrze też, że kiedy się tylko da,
kiedy się tylko da, to staram się omijać strażników. Ale jak się gdzieś nie da ich ominąć, no to... Sorry memory. Bardziej w tą stronę. Ouuu. 7B zabezpieczony. Jojo, zabezpieczony. Czterech martwych strażników. Dziurawy się w sito. Ale nie, teren zabezpieczony, nie? No what the hell? O, shit. Ej, no co to miało być? Niby... Kurde. Aha, mieliśmy tutaj drzwi, do których nas gra prowadziła jakoś na okrętkę, tak? Czy to jest inny poziom, bo ja teraz już nie wiem. Czy mam być szczery, to nie mam pojęcia. Nie, no nie da się bez walki z nimi. A jak się nie da bez walki, no to trudno. Tu widzę berecik. Bierzemy drugi. No. Fejt do czołowych strzelców nie należy. No ale cóż, no niestety, no na głośno trzeba to zrobić. No, tak samo jak gralibyście w Paydaya i byście robili misję na cicho, której biegacie z karabinem, nie? W ręku non stop, to jest cóż, też taka... Trochę tu... ironia. No ale co poradzić, co poradzić. Górą, górą. Tędy jakoś. O, tu są wenty, dobrze. Wentami powinniśmy się dostać. Gdzie, tam gdzie trzeba. O, złap się tej rury, fejt. Okej. Okay. Teraz tak, pytanie gdzie dalej. Weźmy sobie tu. Wciągnij się tu. A może trzeba to tak zrobić? No zobaczymy, co będzie po tej stronie. Dobrze, już łapię chyba. Już chyba wiem, które trzeba tutaj się przykulać. Dobra, to będziemy musieli to w ten sposób zrobić. Poszukaj wyjścia z tego poziomu, zanim pojawią się posiłki, Fake. No, musi być spoko. Jakaś droga ewakuacji. Droga ewakuacji jest tylko jedna. Przez okno. O, wyszło, ładnie. Kurczę, pomyślę, że miałem przerwę od gry nawet. Gdzie? Do góry. Drake mówi, że ma w swojej okolicy sprintera. Ponoć na łodzi jest sporo ruchu. A na górnym pokładzie widział tego twojego gościa. Oho, dobra. Czy widział tego naszego gościa, czyli on gdzieś tu będzie. A nie, moment, to będzie tak. Tak? Moment, to trzeba zrobić tak. Cyk. Nie. O, w ten sposób, właśnie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Na razie idzie tak, jak powinno. Tylko pytanie tak, którędy dalej? Jak to z drugiej strony to wygląda? Nie, tędy nie. Chyba na tą rurę. Z tej rury jakoś byśmy musieli się wybić. Albo tu. Tutaj. Jeżeli mam być szczery, to ja nie wierzę, że tam doskoczymy, ale... Ale się udało. Okej. Okay. Daliśmy radę.
Teraz tam. Czyli tak, jeszcze na wyższy poziom trzeba. Tylko żeby nie spaść na dół. Moment, to zrobić może trzeba w taki sposób. Nie, moment. Tak, jest, udało się. Udało się, ale to nam... Aha, to, że tu wskoczymy, nam nic nie da. Którędy by tu wejść? Którędy by tu wejść? A, już chyba wiem. Już chyba łapię, co trzeba zrobić. No, mniej więcej coś takiego chyba będziemy musieli wykonać. Tylko, że z odbiciem na lewą stronę. No, fate, nie przesadzaj. Tu akurat źle nie było. O. Tędy. Au! Dobrze, dobrze, dobrze już było. Tylko niepotrzebnie się obróciłem w lesie. To już wiem, już wiem, już wiem, jak to zrobimy. O, teraz tak, tędy. Tędy. Tak, właśnie. O, no i mamy to, co chcieliśmy. Teraz tak, drzwi są tam. No to lecimy z tymi drzwiami. Kolejne. Teraz pytanie tak, czy tu znajdziemy to, czego potrzeba? Chyba był jakiś panic button, ale na razie go ignorujemy. Ogólnie panic batony niczego dobrego nam nie dadzą do góry. Pewnie znajdziesz drogę na górny pokład nad tobą w pobliżu pokładu samochodowego 6. No dobra. Okej, to już łapię, już łapię. O, tędy. No nawet robi się prosto chyba. Pewnie za chwilę znowu przyjdzie jakiś taki element, że dostanę pierdolca. Tędy. Snajperzy, ciekawie. Ze snajperami sobie nie będziemy mogli aż tak pogrywać. Bo ze snajperem mimo wszystko musimy dostać tam. O, właśnie. Au! No bez przesady. Nie wychodź za osłony i podchodź do nich powoli. Nie, no dobra, okej, ja rozumiem snajper, ale ci są naprawdę dobrzy. Ale za dobrzy chyba. To jest jeden snajper, tak? W sumie, jeżeli nas postrzeli... Zróbmy to takim ruchem. Okej. I podchodź do nich powoli. Czas na rundkę pytań. Musimy się dostać tam. Czyli... Biegnięcie prosto na sna... Jesteśmy martwi. Albo i nie. Do góry. Niech nam się trochę HP zregeneruje. W sumie nawet nie wiem, jaką bym musiała fate nosić kamizelkę kuloodporną, żeby przetrwać taki postrzał z karabinu wyborowego. No ale okej. Nie ma snajpera? Musimy się udać tam, no dobrze. Au! Shit, gdzie on jest? To nie jest karabin snajperski. A! To już jest ten ziomek, który strzelał wcześniej do tego gościa. Tędy, osłony. Będziemy musieli się tak powoli do niego podkraść. Znaczy podkraść, no jeżeli... Jeżeli to jest w ogóle dobre słowo. Dzida.
Do góry. Oj, będzie bolało coś jeszcze. O! Ślisk z szopem. Dobra, na slow motion. Oj, będzie bolało. Z takiej maski to szczególnie. Nie możemy zblokować tego? Nie, no nie możemy blokować tego? No jak? Bez przesady. No. On nas zdedęci pociśnie. Ona chyba to jest, patrząc po budowie. Jeszcze raz. O Boże, to jest... Nie no, musielibyśmy jakoś... On się obraca momentalnie. Ona się obraca momentalnie i dupa jest z tego. Czas zadać kilka pytań, tak? Gdybyśmy tu mieli jeszcze broń. Ona nie można. Nie można. Trzeba unikać ciosów i zadawać. W tym czasie. Właśnie. Kontrowanie jest najniebezpieczniejszą rzeczą. No właśnie, no ona nas skontruje momentalnie, jak mu używamy rąk do walki. Nawet nie wiem, jakby można używać tylko kopii. Kurde, co? Już nie przesadzaj. Jest możliwość odebrania broni. Musielibyśmy to wykorzystać. No. No i co? I czemu? Jej weszła kontra, a mi nie. No. No. No nie. Kurwa mać. To jest trudniejsze niż się wydaje. Jest tam w pewnym momencie... Jest tam pewien taki moment, że możemy się pobawić w kontrowanie. No, tylko właśnie, ona od razu nas kontruje, kurwa. A piki nie. No, widzieliście, złapa nas... powietrzu i z buta dopierdoliła. Kurwa, są jakieś kopnięcia tu. To jest kurwa jakiś Street Fighter teraz, czy co? Sterowanie. Działanie raczej. Atak. Aha. Aha, okej. Okay. No dobrze. Czyli... Musimy naskoczyć jej na głowę. No. Kurwa, no. Jak ona może używać nóg, a my nie? To jest trochę takie mijające się z celem, tym bardziej tej kontry ciągłe. Te ciągłe kontry, wysokie kopnięcia, to jest porażka. No i kolejna kontra. Kolejna kontra, jeszcze jedną taką. Kontrę dostaniemy z buta na twarz i będzie źle. Potrzebuję broń do na tą pizdę, czy... Nie wiem.
No i kolejny ten, tak? Pojedyncze ciosy wyprowadzać może, nie wiem już. No. Pojedyncze ciosy, to może coś z tego będzie. A, teraz złapał nas. Walka dwóch sprinterów. Kurwa. Nie, nie, nie. Ja od niej spierdalam, mam w dupie tą osobę. No. O, coś się ruszyło. Okej, coś się ruszyło. Zdisarmowaliśmy ją, więc jest już o tyle dobrze. No ale to i tak jest za mało. No normalnie walka jest... trudna. Chociaż mimo wszystko chodziło tylko o to chyba, żeby zdisarmować ją. No ale... tak czy owak, nie? O, tych. O, kolejny grodziak. Trzymaj się go. No, fajnie. Dlaczego my się nie możemy tego złapać? No, come on. Już nie musimy, że Fate jest taką ciapą masz. Aha, bo tak, bo my mieliśmy inną drogę. Co, wczytanie, tak? I on się skoczy sobie tędy. A, bo on coś takiego zrobił. On coś takiego tu odwalił. Ładnie. Na dół. Twarz poparzy. No i teraz dupa, moja pięta achillesowa. Czyli takie przeskoki górą. Uważaj, Fej. No co niby, znowu mam uważać. A, znowu walka. Czyli znowu zabawa w kontra. Aha, nie możemy drugiego ciosu wyprowadzać chyba, tak? Tak wygląda. No, tak, nie możemy drugiego ciosu wyprowadzić. Dobra, teraz tak. O, drugi cios jest już blokowany. No, no moment, miałem chwyt, tak? No, chwila. Nie, czy jesteśmy za daleko w tamtym momencie? Tak, jest! Jest, udało się. Przynajmniej okupione niemałym wysiłkiem. Sel? Próbowałam cię ostrzec. Przepraszam. Musisz nauczyć się odpuszczać, Fej. Pamiętasz? Tak jak zrobiłaś z rodziną. Sprinterzy mają przerąbane. Ikar to ledwie początek. A ja chcę żyć, Fej, a nie tylko trwać. Dlaczego Paul?
Jego kampania zbierała nieoczekiwane poparcie, a potem zgłupiał. Zaczął grozić niewłaściwym ludziom, wysoko postawionym. Dowiedział się o Ikarze, więc musieli go zabić. On albo ja. Przepraszam za Kate. Nie wiedziałam, że jest twoją siostrą. Nawet nie pytaj, Merk, okej? Słyszałem, co trzeba. Słuchaj, Krieg mówi, że zakończyli proces Kate. Tak szybko? Cuda przyspieszonego trybu, nie? Uznali ją za winną. Oczywiście, że tak. Za niecałą godzinę konwój zabierze ją do więzienia. Drake podrzuci Gnata w pobliżu nowego budynku CCC. Będę cię informował. Ruszaj. Dobra, moi mili, ale to już na następnym odcinku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej!